Bolszewicki okupant skrupulatnie dążył do wynarodowienia i zrusyfikowania Polski i Polaków. Wywózki na Sybir miały zniszczyć polskiego ducha, wykorzenić i zdeptać naród, pozbawić godności. I wtedy nie pomagał płacz nawet matek błagających chociaż troszeczkę pożywienia, czy chociaż ciepła dla swoich dzieci. To, co zawsze mówili oprawcy. Moskwa łzom nie wierzy. Możecie płakać. Wywozimy was. Wy już więcej nie wrócicie. Mój dziadek został wywieziony właśnie teraz, 10 lutego 40 roku. No i później zaczęła się dla nas właśnie 13 kwietnia jazda do Kazachstanu i 6 lat pobytu tam, w tym 2 lata byłyśmy z siostrą same, ponieważ mama nie podpisała obywatelstwa radzieckiego i poszła na 2 lata do łagrów w Karagandzie, czego się nie spodziewała, odmawiając tego podpisu. Myśmy nie wiedziały, gdzie zginęła mama. I mama nie wiedziała, co jest z nami przez 2 lata. Za tych, którzy oddali życie, byśmy dzisiaj żyli w wolnej Polsce. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Od blisko roku żyjemy w rzeczywistości wojny za naszą wschodnią granicą. Europa wyrwana z letargu konsumpcjonizmu ujrzała piekło wojny tuż obok, na wyciągnięcie ręki. Widzimy, jak brutalna jest ta agresja rosyjska na Ukrainę, jakie metody są stosowane, łącznie przecież z wywożeniem dzieci ukraińskich w głąb Rosji. To nasuwa pewne skojarzenia i niestety te analogie cały czas nam się nasuwają. Okrucieństwa, grabieże, wypędzanie i wynarodawianie. I teraz bym też apelowała do młodych, żeby pamiętali, że wiedza o życiu i losach narodu jest kluczową dla przetrwania narodu.